Premier zwołał ważną konferencję prasową, na której poinformował o wprowadzeniu ograniczeń DOT. Przemieszczania się, zdecydował się również na szczere wyznanie. Przyznał, że niepokoi się o zdrowie swojej matki. Premier RP, Mateusz Morawiecki ma teraz ręce pełne roboty bardziej niż zwykle. Szerząca się epidemia koronawirusa wymaga nie tylko ciągłego monitorowania, ale także zdecydowanych działań rządu i dbania o osoby szczególnie zagrożone. Premier zdecydował się na szczere wyznanie na konferencji prasowej, martwię się o moją mamę. To w trosce między innymi o te osoby będziemy wprowadzać nowe obostrzenia, powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Premier wyznał też, że tak martwi się o swoją matkę, że codziennie do niej dzwoni. Prosi, aby dbała o siebie i nie wychodziła z domu, w końcu, z uwagi na wiek, znajduje się w grupie ryzyka. Ponadto Mateusz Morawiecki podkreślał, jak ważny jest kontakt z rodziną w formie telefonicznej czy internetowej. Dzięki temu zachowujemy nasze zdrowie psychiczne i nie zaniedbujemy kontaktu z bliskimi. Premier o trosce nad osobami starszymi Mateusz Morawiecki apelował o to, aby w tym trudnym czasie szczególnie zatroszczyć się o osoby starsze. W związku z tym warto zainteresować się swoimi sąsiadami czy też nestorami w rodzinie. Oczywiście warto zachować przy tym ostrożność w związku z koronawirusem i starać się w miarę możliwości unikać bezpośredniego kontaktu. Dzisiaj grzeje, 1. Premier Morawiecki wprowadził kolejne rygorystyczne zakazy. Dotkną wszystkich Polaków, sytuacja jest poważna. 2. Nie żyje legendarna aktorka. Była zakażona koronawirusem, od dzisiaj rząd wprowadza ograniczenie przemieszczania się. Jak ogłosił na konferencji Mateusz Morawiecki, policja będzie sprawdzać, w jakim celu wyszliśmy z domu. Można wychodzić, o ile idziemy na zakupy, czy do apteki. Z kolei minister zdrowia podkreślał także, aby nie gromadzić się w większych grupach. Za złamanie przepisów, grozi mandat do 5000 zł. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.